końcu, po wielu latach, droga przez Bracław i Potasznię doczekała się gruntownego remontu. Stało się to możliwe dzięki współpracy samorządów gminy i powiatu mielickiego oraz dofinansowania z terenowego funduszu gruntów rolnych. Całkowity koszt remontu nawierzchni drogi to 962 tysiące zł. Kontynuujemy remonty dróg powiatowych. Obecnie remontujemy drogę Bracław-Potasznia. Bardzo się cieszę z tego powodu, że udało się po wielu latach tę drogę wyremontować. Pierwotnie, czy tak zgodnie z planem, zakładaliśmy do końca czerwca remont. Widać po już pracach, które trwają, że w tym miesiącu pewnie uda się położyć warstwę, drugą warstwę, czyli 5-centymetrową asfaltu. Później będą prace wykończeniowe i mieszkańcy obu tych miejscowości, i Bracławia, i Potaszni, będą mieć wreszcie swoją drogę, swoją, czyli taką, która jest, jak zawsze podkreślam, równa, bezpieczna, na drogę, którą czekali wiele, wiele lat. Droga 1432 Bracław-Potasznia, długości 2,430 km, koszt remontu drogi 962 tysiące. W tej chwili została ułożona warstwa dolna, wyrównawcza, i kładziona jest warstwa ścieralna. Myślę, że w tym tygodniu uda się położyć tą warstwę. Jest dofinansowanie do tej drogi z terenowego funduszu gruntów rolnych 243 tysiące. Oprócz tego dokłada się do tego gmina Milicz. Spotkaliśmy się wspólnie z powiatem trzebnickim, a także z burmistrzami Trzebnicy i burmistrzem Milicza oraz z szefem firmy Tarczyński, panem Jackiem Tarczyńskim. Spotkanie zainicjował przewodniczący rady pan Edmund Bienkiewicz, który jednocześnie pracuje w firmie, i mam nadzieję, że owocem tego spotkania będzie remont drogi, o której już myśleliśmy kilka lat temu, czyli chcemy połączyć Trzebnicę z Sułowem, czyli chcemy spowodować, aby ten przejazd do Trzebnicy przez Sułów był bezpieczny. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Planujemy wspólnie złożyć, znaczy każdy powiat swoją część, ale złożyć projekt do Funduszu Dróg Samorządowych, aby w roku 2021 i 2022 te remonty zrobić. Razem jest to około 10 km, 4 km, 6 km ponad ze strony Trzebnicy i ponad 3 km powiatu mielickiego. Mam nadzieję, że jak spotkamy się za 2 lata, to powiem, że z sukcesem udało się wspólnie projekt taki zrobić, aby mieszkańcy powiatu mielickiego i trzebnickiego mogli w obie strony bezpiecznie jeździć.